To ma być duża zmiana w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Mowa o nowym pomyśle Ministerstwa Zdrowia, który ma ułatwić pacjentom umawianie wizyt do specjalistów już na etapie kontaktu z lekarzem rodzinnym. Ma w tym pomóc specjalny koordynator w przychodniach POZ. Zaopiekowanie to nie jest tylko wizyta u lekarza rodzinnego, to jest możliwość konsultacji specjalistycznej w ramach kilku zakresów chorobowych, bo mówimy tu o astmie, o problemach kardiologicznych, mówimy również o cukrzycy, o chorobach tarczycy i w tych zakresach pacjent będzie na poziomie tej podstawowej opieki zdrowotnej prowadzony w sposób kompleksowy. Pierwszą przychodnią w kraju, która podpisała umowę z NFZ na taki rodzaj opieki, jest katowicka placówka Center Med. To tam koordynator będzie dbał o to, żeby pacjent terminowo i w odpowiednim czasie trafił do specjalisty. Pacjent po prostu ma większy dostęp do badań diagnostycznych, do specjalistów i to my właśnie, to my kontaktujemy się z tym pacjentem jako podmiot. Pacjent nie musi chaotycznie się w tej służbie zdrowia czy w ochronie zdrowia poruszać. Wprowadzenie w przychodniach koordynowanej opieki zdrowotnej jest dobrowolne. Przychodnie, które jednak zdecydują się na tego typu usługę, mogą wystąpić do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy właśnie o taką usługę.